Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechów, witam was oczywiście w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, możecie na samym starcie zostawić lajka, komentarz i wpaść na mój drugi kanał. Słuchajcie, kontynuujemy sobie naszą przepiękną historię z Wiedźmina. Dzisiaj zajmiemy się zleceniami, potem wykrzyknikami, a na końcu misjami pobocznymi. Jeżeli się skończą, no to udamy się na misję główną. Albo na kilka misji głównych, bo tych wątków głównych jest kilka. Możecie sobie zobaczyć na dole, czy robiliśmy zlecenia cały odcinek, czy robiliśmy misje poboczne. Jeżeli was to interesuje, no to zapraszam. Jeżeli nie, to widzimy się we fragmencie, który będzie was interesować. Mam do opowiedzenia kilka bardzo śmiesznych historii, szczególnie historia, która przydarzyła mi się jakieś 30 minut temu, jest turbo mega giga zabawna, ale to opowiem wam po tym, jak udamy się do kogo? Holofernesa Meyerdorfa. Rfa. I później wyta. Ale Lamus nie umie czytać, nie? To Marani, słyszeliście kiedyś imię Holofernes? Ja też nie, właśnie. Marnie wygląda. Holofernes Meyerdorf. Do Rico Meyerdorf to jakaś rodzina? Tak, to mój najmłodszy syn. Niestety zostawił rodzinny interes i poszedł szukać szczęścia do wielkiego miasta. Czemu pytasz, znacie się? A no właśnie, znamy? No cóż, tak. Mieliśmy styczność. Ale ja nie o tym. Przechodzę w sprawie ogłoszenia. Mieliśmy? To barciowe widziadło. Pustoszy moja. Chyba, że to Dudu. Tak, tak, porozmawiajmy. Barciowe coś tam, zwierciadło. No, to ty nie wyglądasz, kurwa, na, wiesz, na jakiegoś biednego, nie? Odkąd grasuje tu widziadło, miodosytnia nie daje takiego dochodu jak dawniej. Nie mógłbyś trochę spuścić sceny? Kapkę bym mógł, pewnie, że tak. Dobra, dobra, rozumiem. Oj, sorry. Misklik. Dobra, to ze 300 będzie chyba idealnie, co? A niech ci będzie. Jeśli nie pozbędziesz się widziadła, to i tak zbankrutujemy. Potraktuję to jak inwestycję. No. Umowa stoi? Stoi. Trochę informacji bym potrzebował o tym zwierciadle. Sprawę, że coś takiego jak barciowe widziadło nie istnieje? A widziadle. Musiał być jakiś potwór, może upiór. Ktoś z twoich pracowników coś widział? Ja widziałem. Właśnie czyściłem ul, kiedy usłyszałem krzyk jednego z naszych parobków. Dar się tak, jakby go pokąsała cała chmara pszczół. Pobiegłem do niego, ale już nie żył. Miał ślady po urządzeniu? Raczej po odmrożeniach. Sine wargi, szron na włosach, a wokół leżało pełno martwych pszczół. Może jakiś, nie wiem, wilk dzikiego gonu. Albo po prostu jakiś ziomuś się zgubił z dzikiego gonu. Co zrobiliście z ciałem tego parobka, który zginął? Chcę je obejrzeć. Za późno. Pochowaliśmy biedaka kilka dni temu. Dobra, gdzie ukazało się widziadło? Ktoś z was może mi pokazać miejsce, w którym pojawiło się widziadło? Ja pójdę. Chodź za mną. No dobra, ale mam śmieszne stroje. Tędy za mną, to pomysł, że to barciowe widziadło. Taki pszczelarski przeskok. Jak się darami pszczół źle rozporządza, to przychodzi widziadło. Niszczy ule i zabija pszczół, żeby nikt nie wykorzystywał tych szlachetnych zwierząt do niecnych czynów. Napuściliście pszczoły na konkurencję? Śmieszne biegają. Ojciec podpisał niedawno kontrakt z Redańczkami. Znaczy, że widziadło jest z Nilfgaardu. Panowie, ale wy tak będziecie trup? Może jakiś koń? Albo wziąć was na barana, czy coś? Ty, moje... Panowie... Ja tu misję jestem wykonywać, co wy myślicie, że ja mam tyle czasu? No halo, halo, a tutaj już, dobra. Tu widziadło zabiło parobka. Może zostawiło jakieś ślady. Ale fajne miejsce, podoba mi się. Jest dużo kwiatów, jest wesoło. Podoba mi się. Cała oszroniona. Chłód musiał zabić. Ponadto pszczoły. Pamiętajcie, widzowie, że pszczoły są giga opem. To one sprawiają, że... To by było dziwne. Pamiętajcie, że pszczoły są totalnie opem. I zaschnięta, czyli i trzmiele. Tu musiał zginąć parobek. Dzięki nim żyjemy w ogóle, więc... Warto je oszczędzać i doceniać.
To ich barciowe widziadło ma dość sporą nogę. Te ślady jest ciężkie. Osy jebać, chociaż właściwie każde. Ślady znikają w wodzie. W tej kałuży, która udaje jezioro, raczej nic się nie schowało. Sprawdzę drugi brzeg, może ślady ciągną się dalej. Chociaż każde jest tutaj, nawet osa jest potrzebna, nawet jakiś robal, nawet mrówka jest potrzebna, bo inaczej nasz ekosystem by nie działał dobrze, więc właściwie to dbajcie o wszystkie robale, chociaż nie będę ukrywał, też osobiście nienawidzę robali, no ale trzeba o nie dbać, a szczególnie tutaj o właśnie nasze osy i trzmiele. Trzmiele to są najmniej groźne zwierzęta. Trzmiele to są takie koksy. Trzmiel sobie leci i wiesz co on ci zrobi? Nic ci nie zrobi, bo to trzmiel jest giga koks. On po prostu se chilluje bomby, nie? On przeleci koło ciebie, tak wolno lata, popatrzy na ciebie, wiesz. Powie, nie, to nie jest kurwa kwiat i poleci dalej, nie? Zajebiste są trzmiele, totalnie giga OP są. Dobra, mam też jedną historię do opowiedzenia dla widza, ale nie wiem, czy tu się zaraz coś nie będzie działo. Tutaj nie ma tego widziadła, chociaż tu jest jakaś pułapka. Może na widziadło właśnie postawiona, nie wiem. To co, opowiem wam historię, słuchajcie, przez pół godziny próbowałem naprawić mikrofon przed chwilą, żeby zacząć i nagrać odcinek, mówię, nie no, nagrywam odcinek, robię streama, na które właśnie streamy zapraszam widzowie, no i kurde, nie działa mi mikrofon, nie, a ja przed chwilą robiłem jakby reset kompa, powiedzmy, to znaczy w komputerze zmieniałem, słuchajcie, układ chłodzenia, w sensie przestawiałem go na bardziej efektywny, ponieważ mam podkręcony procesor do 4,3 GHz do jakichś 5 GHz, chyba właśnie równo 5 GHz. No i musiałem zmienić chłodzenie, bo temperatura już sięgała 100 stopni w pewnych momentach. No, a 100 stopni to jest absolutny maks maksów, jeżeli chodzi o procesor. Więc zmieniałem sobie chłodzenie, ostatecznie jeszcze tylko dokończę ten wątek o tym chłodzeniu. Udało mi się to zrobić w miarę efektywnie i w miarę fajnie i to chłodzenie aktualnie jest na poziomie tam 70 stopni, maksymalnie jest 95, ale to jest maks maksów, jeżeli pracuje na 100% procesor calusieńki czas, a raczej rzadko się to zdarza, także nie mam się czym martwić. No i fajnie se chłodzi, fajnie se to pozmieniałem i słuchajcie, odpiłem mikrofon, bo musiałem wziąć cały komputer i pół godziny zmieniam wszystko, podłączam i mówię, mikrofon nie działa, nie? Wgoogluję, chłopy, pomoc techniczna, nie? Wszystko, jakieś tam rozwiązywanie problemu Windows, nie? Mówię, nie działa, nie ja mówię, zamieniam, podłączam, chłopy, i tu się okazało, rozumiesz, że po pół godziny ja kabel nie od kurczę mikrofonu podłączałem, tylko od takiego gówna do pada, nie? Ja to jestem naprawdę czasem takim dzbanem. To jest niesamowite. Tu są jakieś ślady, to po tych śladach? Tu jest coś na czerwono. Ja nie mogę go zbadać, gagatka. No dobra, to po śladach pójdziemy. A bo to jest jakiś inny brzeg chyba, tak? Chyba tak. Tędy się nie przecisnę. Może jest inne wejście. No, więc widzowie, ja to czasem jestem takim zbanym, jeżeli chodzi o to. Ale tu jest skrzynek, co jest grańsko. Nie no, ale gówna w tych skrzynkach straszne, ja będę chodził i to zbierał? Pewnie, że będę. Jak jest coś do zbierania, to czemu nie? Swoją drogą zrobiłem management ekwipunku i mamy 5000 siana jak coś. A i zdjąłem ulepszenia i postanowiłem tutaj wrzucać tylko i wyłącznie piątki. Bo myślałem, że będzie tak, że jeżeli wrzucimy trójki, a później zdejmiemy to ulepszenie, to ulepszenie nam wraca do eku. Okazuje się, że to jest nieprawda. Czyli jeżeli wrzucimy już jakieś ulepszenie i później je zdejmiemy, to on nie wraca nam do eku. Czyli musimy jakby tylko i wyłącznie najlepsze ulepszenia wrzucać na te wiedźmińskie miecze. Więc tak też będziemy robić. Mam nadzieję, że te słowa, które teraz wypowiadam, mają jakiś logiczny sens i te całe historie i ten mój komentarz. Z tego względu, iż ja dopiero wstałem, więc mam nadzieję, że w mojej głowie się to klei zajebiście, nie? W mojej głowie jestem chłopiem Włodzimierz Szaranowicz dzisiaj, mówię, jaki w formie. Ale nie wiem, czy to tak też wygląda z waszej perspektywy, mam nadzieję, że tak. Co jeszcze zrobiłem? Nic nie zrobiłem w sumie więcej.
No, już myślę, że możemy się bezpośrednio na gierce skupić. Chociaż jakaś historia do tego, do gameplaya też jest zawsze spoko, bo ja i tak sobie gram, więc to, czy ja coś tam gadam właśnie ciekawszego, to chyba nawet lepiej, że powiem jakąś ciekawą historię odnośnie na przykład jakiegoś mikrofonu. Zawsze ciekawiej to chyba wygląda. Tutaj możemy jeszcze wejść, tu coś jest? Nie ma nic tu. Nic ciekawego, to jest po prostu zniszczona chałupa. Aż mi się przypominają czasy dzieciństwa. Zawsze chodziłeś po takich ruinach, przynajmniej ja. No zawsze, no wszędzie były takie ruiny. Wszędzie chodziłem, gwoździe, nie gwoździe. Chodziłeś i wuj, nie? Otwieraj. Zamknięte. Wiedźmin zdenerwował. Proszę, ojciec zaczął budować ten dom dla Berniego, ale zabrakło nam pieniędzy. Odtąd budowa stoi. A. Jest świetną kryjówką dla tego, co zniszczyło waszą pasiekę. Chodzę, a ty lepiej wracaj do domu i zaryguj drzwi. Nie wiadomo, co stąd wypuszczę. Ta, ja wiem, co to będzie. No, ale nie będę spoilerował ogólnie. Siemano! O, dzięki, o kurwa. No. Raczej ogar dzikiego gonu. Gdzie on ucieka, ty? Nie ma tu skrzynki żadnej? Nie ma. No właśnie, skąd on się tu wziął? No, tak jak mówiłem. O, sam mi zagwizdał, sama płotka przyszła, zajebiście w ogóle, dobra. Płotkę dogonimy. Kurde. Mówiłem, że to będzie coś związanego z dzikim gonem. Ale to tak rzuciłem sobie, szczerze mówiąc, w eter, nie? Nie sądziłem, że to będzie prawda akurat. Dobra, już się bijemy? Czy będziesz mi uciekał? Ja cię mam, kurwa, jak na dzikim zachodzie, chłopie. Lasem go tego zarzucać i złapać. O, ale bym se pograł w Red Dead Redemption. Myślę, że kolejna seria, następna jakaś większa, AAA. No to myślę, że będzie z Red Dead Redemption, chociaż jest tyle gier, że może na razie nie mówię, w co zagramy na jako następną serię, bo jest naprawdę masę gier, masę odcinków i masę pomysłów. Także z tym Red Dead Redemption bym się wstrzymał. Ale no, na pewno w coś zajebistego zagramy, tak. Swoją drogą, słuchajcie, mam odwar na sobie i ten odwar powoduje, że jak zadaję obrażenia, to się leczę, tak w skrócie mówiąc. Także jest totalnie OP. Mam jakieś fajne krwawienie chyba, że może zadamy mu krwawienie. Plus mam też, dodałem też umiejętność do Wiedźmaka, która nazywa się niezabijalność w końcu. No i sprawia to oczywiście, że Wiedźmin w momencie, kiedy nie będzie miał HP, to z adrenaliny mu się to HP zregeneruje samo. Trofeum z dzikiego ogara. Dobra, skipnijmy animację, jak on ucina głowę. Jest to niepotrzebne. Jest też fajna gra, kiedyś grałem Medieval Family chyba. Teraz mi się przypomniało. No, zbierasz żyby, budujesz taką wioskę. Też fajna na odcinki. No, ja lubię takie gireczki. Pokaż, co się dzieje tutaj. 5% dodatkowe zioła? O, ale chyba wolę dodatkowe złoto jednak. Dodatkowe zioła? Czyli co, że... Nie wiem, jak to działa. Czyli co... Nie wiem, powiedzmy, co 20 zebrane zioło dostaje jeden dodatkowy zioło? To trochę bez sensu. Jak 5% może być dodatkowe zioło? Nie rozumiem, na czym polega ta mechanika. Chyba, że jak kupię jakoś 10, to dostanę jeden. A nie, 20, to dostanę jeden za darmo. Czy coś takiego. No nie, dziwne. Próbowałem też wykonać różnego rodzaju odwary i tak dalej, wyśmienite. I oczywiście wyśmienite... O kurde, zaraz tu przyjdziemy. I oczywiście wyśmienite oleje i wyśmienite petardy. To, co mogłem ulepszyć, to poulepszałem te petardy, no ale to nie będę teraz pokazywał, które konkretnie, bo to nudy jak skurwibąk. No ale tam poulepszałem, no i jeszcze jest dużo do ulepszania, ale nie mam specyficznych jakichś składników. Dobra. Tak. Wasze barciowe widziadło było ogarem. Mam nadzieję, że nie jestem za głośny. Na wieczny ogień. To dziki gon ma w orszaku nawet ogary? Ze 2 tygodnie temu zbudziłem się w nocy i widziałem, jak orszak gonu mknął po niebie. Ogar musiał się wtedy odłączyć. Nie mógł wrócić, więc zaszył się na opuszczonej budowie. To nie zrekompensuje wam strat, ale przynajmniej ogar nie zniszczy więcej uni.
Dzięki, dzięki Wiedźminie. Jednak co specjalista, to specjalista. To prawda, Wiedźmin jest całkiem niezły. Dzięki za siano. Misja została wykonana. Cały punkt wbiliśmy, jeżeli chodzi o poziom. A ten punkt wydamy w niezabijalność. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Możecie sobie tutaj przeczytać. I co mi daje następny poziom? Zostaje odnowiona z premium 25%. Okej. Wymaga przynajmniej 1 punkt adrenaliny. Przyrost punktów adrenaliny plus 2%. No tu też są różne fajne rzeczy. Jest przecież alchemia i odporności, eliksiry i tak dalej, i tak dalej. Jakieś kurde zwiększanie maksymalnej żywotności. To też jest zajebiste. No ale niezabijalność wydaje mi się chyba najbardziej koks aktualnie. Bo nic tu tak jak sobie patrzyłem, to nic tu tak aż bardzo ciekawego nie było. Ewentualnie jeszcze tutaj była jedna fajna umiejętność, zdolność, ale nie pamiętam, która to była ta zdolność. Ale była tu taka naprawdę fajna, że właśnie nie pamiętam, o co chodziło. To było chyba to, że trans bojowy zwiększa szansę na zadanie obrażeń krytycznych 8%. To całkiem przyjemne, no nie? Ale na razie pójdźmy tutaj w niezabijalność dwójkę. No to budujcie, ja muszę udać się do misji. Jeszcze nie wiem jakiej, ale wiem, że to jest misja z wykrzyknikiem. Dobrze, idziemy w tamtą stronę? Chyba ta. Kurde, ostatnio mi... dużo gram ostatnio w Tarkowa na streamach. Bardzo dużo gram w Tarkowa, po kilka godzin. Co najmniej dziennie. Więc troszeczkę ten rozpoznanie w terenie mi wzrosło jednak. Bo w Tarkowie nie ma mapy i musisz się kierować własnym doświadczeniem. Janina. Panie, nie dość, że wojna, to jeszcze kury mi giną. Jak tu żyć? Widzieliście złodziei? Jakie złodzieje? To potwory mi kurki porywają. Na zwykłych rabusiów sama bym sposób znalazła, ale z takimi co zrobię? No mogę pomóc, no ale za darmo. Mogę się tym zająć, oczywiście. Tak, tak. Za darmo, ale odliczę zniżkę dla seniora. Bardzo uczciwe. Gadanie. Pewnie i tak zedrzesz jak za zboże. No, ale trudno. Inni się do pomocy nie garną. Kurki zaczęły mi ginąć ponad tydzień temu. Zawsze i to jest prawdziwa misja. Po jednej? Ciekawe. Te potwory zostawiły jakieś ślady? Odciski łap wilczych, ale dziwne jakieś. Jakby wilcy na dwóch łapach chodzili. Wilkołak? Tylko nie mówcie, że co pomyliłam, jak Józek ze Sztygarów Mondrala 1. Mój stary był najlepszym kłusownikiem w okolicy, więc na tropach się wyznaje jak mało kto. No dobra. Rozumiem. Ale mimo to wolę sam obejrzeć te ślady. Tak, tak. Zresztą musimy po tych ślagach zapewne się dostać do tego gagatka, co to kradnie. Drów w opałach nazywa się misja. Fajnie. Ja bym tu wszedł do domu i opierdolił jeszcze rzeczy. Zniżka dla seniora, zniżką dla seniora. Ale masz tu pełno niepotrzebnych rzeczy. Po co ci sztabka żelaza? Powiedz mi, czy tam sztabka srebra. Takiej pani. Po co? A mi? Na miecz się przyda. Pewnie, że tak. Dawaj, tu krasnoludzki ten, cyk, 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 dobra. Mogę iść i szukać śladów. A jeszcze tu coś masz, proszę bardzo. Dzięki, dzięki, dobra. To chyba wilcze ślady, chociaż coś tu się nie zgadza. No jakiś wilkołak, nie, czy co? Zapewne, albo jakiś gościu w kostiumie, wiesz, pozory robi, nie? I sobie kradnie jakiś bezdomny, albo co, coś wilcze takiego. Tropy, a obok odciski małych stóp, ale nie ma śladu walki. O, coś tak czuję, że właśnie tak, tak, tak. Że to tak właśnie wyglądało, jak ślady mówiłem. Małych stóp. Ciekawe. Dobi? To co, przez rzekę, nie? Chyba. Myślałem, że tutaj coś powie ciekawego. No, czy małych stóp takich... A faktycznie, o kurwa, obóz. Łyk. Uważaj, on ma miecz. Kłusownicy. Że mi się moje czasy przypominały, jak ognisko robiliśmy, jak mieliśmy 10 lat, chłopie. Bazy, namioty. Nie znam żadnego kapitana. Przyszedłem tu po śladach stworzyć, które kradły kury.
Tyle rabanu o kilka chudych kur? Biegaliśmy, szybka kradzież truskawek i ewakuacja. Życie na wsi inaczej się trochę toczy, ale miało to swój jakiś urok. Co tu robicie sami w lesie? Gdzie wasi rodzice? Żołnierze ich złapali. Przeprawialiśmy się przez rzekę, ale nas przeuważyli. Biegliśmy, ale tatko i matula mieli toboły. Kazali uciekać. Od tej pory mieszkacie sami w lesie? Tu coś znajdziemy, tu coś zwędzimy i jakoś idzie. A skąd wzięły się wilcze ślady? Skąd się wzięły te wilcze ślady? Nie no, młodzi przebiegli. Mój tatko upolował wilka i dał każdemu z nas łapę na szczęście. Przywiązaliśmy je pod butami. Bo przecież wilki porywają kury, prawda? Tak, ale bardzo rzadko po jednej. Ale sprytne, no tak, radzicie tak. Radzicie sobie, bo okradacie inni. Ja tak samo robiłem, 100% mówię wam. Poszukajcie pomocy. U kogo niby? Kto nas weźmie? Może ta babcia, no. Janina? Zabierzemy wszystkie kury, a potem pójdziemy głębiej w las. Piotruś mówi, że będziemy polować, ubierać się w zwierzęce skóry, uszyjemy namiot z liści i nigdy nie dorośniemy. To ostatnie jest akurat bardzo prawdopodobne. Uważajcie na siebie. Kurde, a przecież my tu byliśmy przed chwilą, to ja nie widziałem tego obozu. Składu całego. Jak byłem młody, to tak samo robiłem, pamiętam. Wiadomo, szlugi, narkotyki, alkohol również. Ale chodzenie po gdzieś tam działkach i wędzenie różnych rzeczy, to była klasyka wręcz. Chodziłeś, chłopie, kradłeś truskawek, ile wlecie, i szybka ewakuacja, żeby ci nie zauważyli. Do bazy, w bazie, chłopie, rozkładałeś. Nie no, przecież my normalnie ognisko robiliśmy, chłopie, rozwieszaliśmy suche rzeczy. Pamiętam, to była pojebana akcja. Jak kiedyś byliśmy, muszę wam to opowiedzieć, wbiliśmy normalnie do wody. I słuchajcie, byliśmy mega moksi z moimi ziomami, mieliśmy z 10 lat. I zaczęliśmy suszyć sobie przy ognisku, to było pośrodku niczego. I nagle z pizdy jakiś gościu do nas przyszedł. A my byliśmy dzieciakami, chłopie, w gaciach i tak... No dziwna to była sytuacja, on był jakiś taki w chuj dziwny i zaczął do nas gadać i tak usiadł koło nas, dziwne to było w chuj, nie? Pamiętam to. No, także trzeba uważać. No i co tam, wiedźminie? Bo mogłoby, kurwa, nas nie być dzisiaj, albo coś, wszystko mogło się, wiecie, zdarzyć. Znalazłem. Ale może to był zatroskany obywatel, tak? Co tu się odpierdala, też bym się zdziwił, jakby zobaczył trójkę jakichś dzieciaków robiąca ogniska i... sprytne dzieciaki. I kurwa susząca rzeczy przy tym ognisku, nie? trochę sus. Przygarnij je, to przestaną kraść. Przygarnij je, to przestaną kraść. Przestaną kraść, bo je będę karmić. To dla mnie nie interes. A jak? Ale dobrze, pomyślę o tym. To może nie chcieli mi pieniędzy. Dostaliśmy jakieś pieniądze? Na pewno zadanie zostało zakończone i bardzo dobrze. Otrzymane doświadczenie 25. Okej, pieniądze nie dostaliśmy, no ale jest to jakby w miarę zrozumiałe. Nie no, szmatu, dawaj pitus. Nie no, wiadomo. Niech zostanie dla sierot. Może przygarnie. Wykonajmy misję, także zlecenie. Tajemnica wsi Stegny? Może wykonajmy misję, którą już wykonałem zupełnie przypadkiem. I teraz ten odcinek będzie lekko montowany. Teraz pokażę wam jej fragment. Ale bydle, jak się to nazywa? Biwerna królewska. Zazwyczaj nie są aż tak wyrośnięte. Utoczyła się, napadając ludzi na trakcie. Nam wóz przewróciła, a potem pogoniła nas do jaskini. Małośmy nóg nie pogubili. Jak was zwą, panie? Geralt z Rivi. Geralt z Rivi. Będzie co dzieckom opowiadać. Przypadkiem, jak sobie chodziłem, to właśnie znalazłem tą wiwernę. No i wykonałem tą misję, porozmawiałem z tymi ziomkami i później pojawiło mi się to zlecenie właściwie, bo je z tablicy nie ściągałem.
No i to, i tyle. Jest też tu wykrzyknik. Ta wieś nazywa się wieś Benek. Więc udajmy się do wsi Belek. Kurde, muszę psiknąć znowu. Daleko nie mamy, bo to jest z naszej szybkiej podróży. I git. I będziemy na miejscu. Jest misja, jest jakiś wykrzyknik. Coś się na pewno będzie działo. Gdzie to jest? Dostępne zadania, wieś Benek. Mam nadzieję, że ten wykrzyknik jeszcze tam jest. Bo czasem jest tak, że te wykrzykniki, jeżeli nie robimy nic z nimi, to po jakimś czasie znikają. Na szczęście jeszcze jest, bo to właściwie ten wykrzyknik przed chwilą odkryłem. Dobra, witam, uchodźca. Mistrzu Wiedźminie, na słowo, bo może bym zlecenie dla was miał. Zaginęło paru naszych ludzi i... Myślę, że ich spotkałem. W jaskini na północ stąd. Zaatakowała ich wywerna. Jeden nie przeżył, ale pozostali powinni niedługo tu wrócić. Mogliśmy najpierw wziąć zlecenie. Nie trzeba było się rozdzielać i samych ich puszczać. A ta wywerna... To wyście ją ubili? Wywerna. Samo jeden? Wasi przyjaciele jakoś nie kwapili się do pomocy. Nie zająknęli się nawet też o zapłacie. A skąd mogę wiedzieć, że prawdę mówicie? Możemy razem poczekać, aż wrócą. Ale wtedy dorzucicie mi jeszcze opłatę postojową. Nie, nie trzeba. Jeśliście skłamali, bogowie was osądzą. To dla was. Dziękuję. Dużo szczegółów podaliśmy, więc raczej byśmy nie skłamali. Jeżeli tak, to byśmy byli bardzo dobrymi kłamcami. Dzięki. O kurde, sporo siana dostałem. No i teraz idźmy na tajemnica wsi Stegany. W okolicach wsi Stegany zaginął nilfgaardzki patrol. Geralt zainteresował się sprawą, bowiem kłopoty nilfgaardzkiej armii oznaczały zajęcie dla Wiedźmina, a nilfgaardzcy żołnierze zawsze są słowni wypłacalni. Musimy porozmawiać z dowódcą oraz pozbyć się grasujących po wsi guli. Na razie może chyba porozmawiajmy z dowódcą jako pierwsze. Użyjmy tutaj szybkiej podróży. Wieś Rudniki. To nie miała być jakieś Stegany? A nie Rudnik? Ale to tam może znajduje się tylko i wyłącznie dowódca tego wszystkiego. Tego patrolu. 200 koron. No pewnie moglibyśmy generalnie wytargować więcej. Ale... Nie ma tego złego, co by na dobry nie wyszło. Przynajmniej nie musiałem tam chodzić, wykonywać tą misję, później jechać na drugi koniec mapy, tylko od razu sobie to wykonałem. Pyk, pyk, pyk i po robocie było. Bo tu jest jakiś kowal. Był kowal, zazwyczaj. Ja bym w sumie teraz może pomedytował do rana i tego kowala spotkał, bo kto wie, czy on nie ma jakichś kart. Bo wydaje mi się, że ja z tym kowalem gadałem. Ale gadaliśmy z nim przed tym, jak wgrałem modyfikację Gwent Redux, więc chciałbym, żebyś pokazał mi, czy tu nie masz jakiejś ciekawej karty. No, graczem nie jesteś. Znaczy, graczem może jesteś, ale handlarzem nie jesteś. Coś kojarzy, że z nim graliśmy. Może jest jakimś turbo giga kowalem, który jest mi w stanie wykonać większe kamienie runiczne. Niestety nie wiem, jak wykonać te większe kamienie runiczne. Wiem, że kiedyś była taka opcja, ale zielonego pojęcia nie mam gdzie, niestety. Co cię sprowadza? Ją Wiedźmin. Widziałem wasze ogłoszenie. Kto może opowiedzieć mi o potworze? Ja mogę. Nasz patrol zaginął na południowym brzegu Morzycka i próbujemy ustalić, co się z nimi stało. Dlaczego uważacie, że to robota dla Wiedźmina? Na południe stąd jest wieś ceglarzy, Stegny. Ostatnio uciekli stamtąd prawie wszyscy mieszkańcy i opowiadają o potworze, który zabija ludzi. Redańskie patrole nie zapuszczają się w te okolice, a zwykli bandyci nie napadają na cesarskie wojsko. Zatem zostaje tylko jedna możliwość. Bestia. Sprawdź, co stało się z zaginionym patrolem. Cesarstwo wysoko ceni życie swoich żołnierzy, więc jeśli dobrze się spiszesz, możesz liczyć na nagrodę. No, z tym wysokim cenieniem to nie wiem, ale zobaczmy. Chciałbym dostać więcej. Może mówi prawdę. No to jak wysoko ceni, to 250. Zaczynasz mówić do rzeczy. Może się kurde, coś mam... Coś jest w tym tutaj na dole. Wygląda jak jakieś kawałki szkła, ale nie wiem, co to jest. Jakieś
coś skrystalizowanego. Może się dogadamy. Raczej kawałki szkła się tu nie znalazły przypadkiem, więc nie wiem co to jest. No kurde, wariacie, no zaczynam, a ty nie schodzisz w ogóle. No. Zgoda. Sprawdzę, co się stało z patrolem i czy wstegnę. Jakie smakuje dziwnie, nie wiem co tam było wcześniej. Dobrze, to wszystko? Okej, okay. Pozbądź się grasujących po wsi góle. No dobra, no to szybki znacznik podróży, gdzie on był? Gdzieś tutaj, nie? Tutaj w prawo. I liczmy na to, że już byliśmy wcześniej w tamtej wsi. Ale chyba byliśmy. Ja tam czyściłem te góle, ja pamiętam co tam było, no. Pamiętam tą wieś. Zajrzałem tam przypadkiem, bo były tu znaki zapytania. O kurwa. Witam serdecznie. No, czyściłem, ale wiadomo. Trzeba wyczyścić jeszcze raz, bo się misja dopiero teraz zaktualizowała. Ale naprawdę wizowy czyściłem. Tak, nie no, naprawdę to nie wiem w sumie. Tak na 90%. Czy to, jak on ma napisane taki zielony napis nad głową, to znaczy, że on jest zatruty? Czy to oznacza, że on się leczy? Ja nigdy nie wiem. Czy zatruty, czy on się leczy? Góle, czyli to góle wszystko spowodowały, czy jest to jakiś szef gólu? Nie, to niemożliwe, że to góle same. Te zlecenia zawsze są na tyle fajnie napisane, że nie biegałbym tu tylko i wyłącznie po zwykłe góle, nie? Tu coś jest, coś większego. Jeśli tak, to może wyjść, jest już bezpiecznie. Coś większego tutaj na bank się znajduje, jakiś szef góli, nie? No chyba nie ma nikogo. O! Jemanu. Co tu się stało? Nilfgaardczyki przyszli. Plądrowali. Szukali kosztowności, jakby nam się tu przelewało. Kto ich pozabijał, bo przecież nie wy. Ja tam nic nie wiem. Pewnie te bestie, coście je wybili. Słabo kłamiesz. Góle nie ratują wiosek. To byłby pierwszy raz, kiedy góle przyszły na ratunek wiosce w oparciu. Tylko czekać, aż zaczną znikać zlecenia z tablic. Jak było, tak było. Po co drążyć? Jestem bardzo ciekawski. Coś ukrywacie i mam zamiar dowiedzieć się co. Tu nic nie ma, nawet czarni nic nie znaleźli. Słuchaj mnie, nie wkurwiaj, no przecież jestem dobrym ziomem, rozumiesz? Bytomir. Przecież no nie wydam was, jak mówisz, że was chcieli okraść, no to przecież nie będę taki chuj, nie? Czy ja wam pomóc, ty? Odbierę zlecenie, coś tam pokłamie, będzie dobrze. No tylko prawdę musicie gadać. Wiedźma przecież pomaga, tak? Wiedźmin ma chronić, zabijać potwory, tak? A może oni tam potwora mają dlatego? No, może jakaś wiedźma albo coś takiego. To była nierówna walka. Nie miał żadnych szans. No, na pewno zaraz się przekonamy. Zdolny zgnieść pancerz. To gul? Coś mi nie się nie wydaje. Rzucone o ziemię z dużą siłą. Krwotok wewnętrzny. No, może gule. Zapach krwi jest nadal silny. O! Powinienem iść tym tropem. Jasna sprawa. Dobra. Czyli nadal drążymy temat, bardzo, bardzo w porządku. No mówiłem, że tutaj nie będzie zwykła. No i co? To jest ten trop? Halo? Coś mi tu kurwa nie gra, nie w tą stronę chyba. No mówiłem, że to nie będzie zwykła misja, nie. Tam nic nie ma. Ślady prowadzą do tego domu. Co tu się stało? A co się miało stać? Wciąż grozi wam. Pytam ostatni raz. Co się stało z Nilfgaardczykami? I co jest za drzwiami? A ja tam nic nie wiem. Posłuchaj, głupcze. Jeżeli mi nie powiesz wszystkiego, co wiesz, wszyscy możecie zginąć, nie rozumiesz tego? Weźmiesz za to odpowiedzialność? Pod wsią są tunele. O kurde. Ruiny po elfach. Wygrzebujemy z nich różności dla handlarzy z Nowigradu. Nikt nie spodziewał się złego.
Odgruzowaliśmy jedną komorę, a tam spała bestia. Poprzewracaliśmy stemple, co byś strop się zawalił, ale musi nie pogrzebaliśmy monstra. No to kurde, to czemu kryjesz aż tak tego? A żebym pewnie ja nie ukradł go. No trudno. To już nie ma kosztowności, w elfich ruina. Uciekłem i nie patrzyłem. Dobra, dawaj. Dawaj klucz do drzwi. Chcesz tam wejść? Nie. Przeleję wosk przez główkę klucza i wywróżę, co siedzi pod ziemią. No dawaj! A teraz powiedz mi, czy się... Mówię, to jest najlepszy rodzaj... Dokopaliście się do leża potwora. Zasypaliście wejście, ale Nilfgaardczycy otworzyli je na nowo, gdy szukali skarbów. Bestia zabiła czarnych i wróciła do legowiska. Chcieliście ich pochować, ale smród śmierci zwabił gulę, a potem zjawiłem się ja. Tak właśnie było, nie inaczej. Teraz ja zejdę na dół. Gdybym długo nie wracał, uciekajcie. Zabicie drzwi gwoździami nic nie da, bo z tuneli na pewno są inne wyjścia. No, wrócę, co nie wrócę. To trzeba wierzyć, kurwa, co nie wrócę. Wrócę, spokojnie. Czyli to jakiś potwór, może jakiś nowy? Nie wiem, pierwszy raz wykonuję tą misję. Te deski najwyraźniej. Ekscytuję się całkiem mocno. O ile właściwie każdą misję, jeżeli chodzi o główny wątek i misje poboczne znam, to właśnie najbardziej jarają mnie tutaj te zlecenia, ponieważ nie mam pojęcia, co tutaj zastaniemy nowego. I pierwszy raz widzę taką interakcję. O kurde, jakieś pająki. Dobra, ulepszony kod w ogóle. Pik, dobra. Chyba pająki jakieś. I rozerwane tętnice. Ekima hibernowała tu, póki chłopi jej nie obudzili. A, wampir. Nowy wpis? Sara... Co? Bestiariuszy jakiś nowy wpis mamy. Pokaż. Coś na sy. Wiwerna królewska. To będą chyba tego, nie? Nie relikty? Chyba nie relikty. Trupojady też nie. Natomiast to będzie... Co to będzie? O, to będzie to. Tak, to jest wampir. Wiedźmin wiedział, że starcie z tym potworem nie będzie proste. Dobra, nawet nie muszę tego czytać, tak szczerze mówiąc. Ta giera jest za łatwa. Mam nadzieję, że Wiedźmin kurde 4 będzie na najwyższym poziomie, naprawdę taki mega ciężki, będzie trzeba każdy olej zakładać, nie? Albo coś takiego. Fajnie by było, jakby to było troszeczkę bardziej wymagające. Dla tych, którzy tacy takiej rozrywki wymagającej szukają. O kurwa, skipłem kasenkę, sorry. No niestety. Boby. O kurde. Dobra, fajnie, że Bob, ale... Oj, to zatrucie. Te krwawienie, zobacz co to robi chłop, jak jej chapy ściąga. Za mocne mamy miecze, nie? Nie, wariacie. Trzymaj. O kurde. No dobra. Trofeum za Kimę. Skip, on tutaj będzie odcinał głowę. Może daje to więcej niż 5% złota na przykład. No tylko tak szczerze chyba to mnie interesuje, złoto. Oczywiście w giereczce. Nic tutaj, jeżeli chodzi o doświadczenie, to raczej nie potrzebujemy, pokaż. Dodatkowe doświadczenie, no to nie, to ja tutaj Sekuba daje mi dodatkowe złoto i to jest chyba najlepsze tutaj ulepszenie, jakie można znaleźć. Jakie chyba w ogóle znajdziemy, bo wydaje mi się, że nie ma żadnych ulepszeń, które dają więcej niż 5%. Żadnych trofeów, które dają więcej niż 5%. A co tu w ogóle, czemu tu leżą ludzie powieszeni? To Kima powiesiła ludzi? O, jest kurwa gniazdko zrobiło w takim razie. No dobra. Ty, no i tu wieśniak mówił, że jakieś turbo są te... Kosztowności, ty, no nie widzę. Już wykopali wszystkie? No chyba tak. Sadek. A mogła sobie ta Ekima żyć w spokoju, nikogo nie zabijać? Bo to rozumiemy, że jest wampir wyższy, tak? Tak mi się wydaje, że to jest wampir wyższy, że on sobie Kima. Chociaż, nie wiem, w sumie. Czekaj. Bestiariusz, może jest jeszcze jakieś uaktualnienie. Nim wystawiono zlecenie, Kima zdążył zamordować kilku chłopów.
No nie ma nic tu. Więc nie wiemy, czy to jest wampir wyższy, czy nie był wampir wyższy. W każdym razie był to jakiś wampir. Możemy porozmawiać z kim? Z Bytomirem. Bytomir! Jemanu. Nie żyje. Bogowie! Wyszedł żywy! Hej. Pod ziemią hibernowała Ekima. Była stara, pewnie spała tam przez stulecia. Ekima? Wampir. Nie będzie was już niepokoił. A oderżnęliście mu łeb i przebiliście serce kołkiem? Zrobiłem co trzeba. Nie zapuszczajcie się więcej do tych tuneli. Ekimy nie są samotnikami. O kurde. Myśmy was co prawda nie wynajęli, ale należy się chyba... Należy się, należy. Dawaj. No i to mi się podoba. Dawajcie. Ten entuzjazm. Od razu. Od razu atak, oczywiście, że się należy. Ile dostałem? 210 koron! Dobra, coś my im wysprzątali. Jeszcze tutaj dostaniemy kolejne 300. Jocie kręca, 5 stówek zarobione, tak o. Mam już całkiem pokaźną kwotę, ale niech was ta kwota nie zmyli, naprawdę. Może wam się wydawać, że nie mamy na co to wydawać, ale... Może wam się wydawać, że nie mamy na co wydawać, ale w pewnym momencie przyjdzie taki moment. Czemu ja powtarzam wszystko dwa razy? Że będziemy mieli na co wydawać. Będzie tutaj można podjąć ważną inwestycję, którą oczywiście podejmiemy. Przychodzę w sprawie zaginionego patrolu. Tak jest. Byłem w Stegnach. We wsi grasował wampir. A wyższy chyba, nie? Tam było napisane wampir wyższy chyba. Nawet grupa żołnierzy nie da rady Ekimie. Chyba, że jest, ale jadam. Ich z honorami, a ty zasłużyłeś na swoją nagrodę. Weź to. Dziętki. No! I cacy! Ile tego pitosu dostaliśmy? Może nie pamiętam, ile handlowałem. Ile, znaczy targowałem się, jak się targowałem. Ale mamy prawie 6 koła. No to jeszcze wykonajmy jedno zleconko, byśmy tutaj wykonali. Zadania, zlecenia wiedźmińskie. Jest jakieś na mój odpowiedni poziom. Na 24. Nawiedzony dom. Proszę bardzo. Podmiejskie posiadłości mają swoje tajemnice. Z tym pod Nowigranem nie było inaczej. Gdy Geralt dowiedział się o nawiedzonej rezydencji niejakiego Kurta Dysarta, bez wahania zgodził się zbadać sprawę. No to bez wahania, w takim razie zgódźmy się zbadać sprawę. Znowu nie ten przycisk. Ciągle za dużo gram w Tarkowa, nie? I pod F masz przeszukiwanie rzeczy i ogólną interakcję. A tutaj masz pod E. Więc za każdym razem, kiedy chcę wykonać interakcję, no to klikam właśnie F. I zużywam kursy podkę. No za każdym razem to może przesadziłem, ale bardzo często zużywam jednak ten przycisk F używam. Samo jak taba, żeby odpalić minimapę, a przecież no pod taba tutaj nie ma minimapy, ale zawsze ten tab jest klikany. No, nieomalże zawsze. Jeżeli zobaczycie sobie, teraz będziecie zwracać na to uwagę, to pewnie dużo więcej zauważycie to, że faktycznie tak się dzieje. Spokojnie, przecież ja wiedźmi pomaga. Ja pierdolę. Kidosy, nie? Przecież to bym osalał, jakbym tak wysłyszał na co dzień. Wyobrażacie to sobie? Ja nie jestem sam w stanie nigdy tego wyobrazić. Nigdy nie będę miał dzieci. Przysięgam. Nigdy. To jest niewyobrażalne. Nigdy. I koniec. Tak? Witam. Hrabia Kurt Dysart? W sprawie ogłoszenia? Chcieliście wynająć wiedźmina, tak? Tak, ale nie byle łachudrę. Słyszy się różne opowieści o tych obłąkańcach ze szkoły kota. A ty z której jesteś? Ale mnie wkurwiasz. No z wilka. Ze szkoły wilka. A tak, dobra szkoła. Znałem jednego wiedźmina stamtąd. Barnaba? Nie, jakoś na B. Zresztą nieważne. Przejdźmy do rzeczy. Niedawno nabyłem posiadłość na wschód. Ale to prawda, szkoła kota chyba tutaj nie oddaje giereszce. Bo sprzedawca bardzo się śpieszył. A teraz się dowiaduje, że budynek ponoć jest nawiedzony. To by tłumaczyło ten pośpiech.
Ja tam w duchy nie wierzę. Ale moi ludzie mówią, że w nocy budynek się trzęsie, aż tyng leci. I nawet ziemia się rusza. Dałoby się coś z tym zrobić? Dało. Tylko porozmawiajmy tutaj o... wysokość nagrody. Słucham? Jeszcze nie wykonałeś zadania i już upominasz się o pieniądze? Wolę się upewnić, czy w ogóle opłaca mi się tym zajmować. Przyjeżdża taki do Nowigradu i od razu przewraca mu się w głowie. Nie no, chop, ja jestem bogatszy od ciebie, nie wkurwię mnie. Według ciebie będzie mnie to kosztować. Pajacu. Ale okularki masz fajne, chciałbym takie. Według mnie to będzie kosztować cię kurwa 360. To było dobre. Za to mógłbym trzech Wiedźminów wynająć. A teraz dość żartów. Ile? Chyba mu się nie spodobała cena, bym wkurzył. Dobra, 310. Zgoda. Mogę to sprawdzić. Jak tam trafić? To bardzo proste. Do posiadłości przylega sad, a dom łatwo poznać. Ściany są popękane. Tu masz klucz. Życzę powodzenia. Zajebisty opis, nie? Gdzie w całym Nowigradzie znajdę ten dom? Do domu przylega sad. Ja mam teraz szukać domu, do którego... A nie! To nie jest w Nowigradzie w ogóle. Ty gdzie to jest? Mam gdzieś 800 metrów do tego miejsca. Pokaż mapę świata. To gdzieś daleko jest mega giga. O kurde, dobra, to tu jest. A właśnie przed odcinkiem zastanawiałem się. Tutaj wiem co jest, nie? Tutaj wiem co jest, ale co tutaj jest, mówię. Ciekawe, jaki sad, mówię. I akurat się tam teraz udamy, więc spoko. Zobaczę. Odgadnę swoją własną tajemnicę, którą sobie... Nie tajemnicę. Nie wiem jak to skonstruować zdanie. Moja ciekawość zostanie zaspokojona. O. Dobra. Jest tam znacznik szybkiej podróży? A, dupa jest. No, ale możemy do chaty na uboczu. Nie pamiętam co. Chata na uboczu? Chata na uboczu? Nie pamiętam co to za miejsce. To nie była ta spalony domek? A, już pamiętam. To była chatka dziki. A, nie, to była... To były te niziołki te. Co handlują sztuką. Idzie jaskra. Próbowaliśmy uwolnić. Wszystko jest pamiętane już. Dobra, udaj się do nawiedzonego domu. Myślałem, że to z kolei jest powrotem ten sam dom, w którym to dziecko, ten Kidos się tam zadomowił. Serio, myślałem, że to znowu to i my tam się teraz udamy. Coś tam pogadamy mu, że dobra, tam jest duch, nie da się tego sprzedać i tak dalej, i tak dalej. Ale kompletnie zapomniałem o tym, no że przecież kupiła to ta laska, co śni, nie wiem, śniomantka? Chyba nie tak, ale coś podobne, jakaś nazwa ona miała. I tam ze Skidosem mieszkałem teraz. Dobra, no to na zewnątrz nic nie ma, to do środku. Do środka. Do środku? Ja kurwa ostatnio po polsku średnio gadać, nie? Witam. Duchy. No to już mi się podoba, nie? Takie rzeczy to ja kocham. O kurwa, co jest grane? Się trzęsie, ale gdyby to był jakiś upiór, już by mnie zaatakował. I od się dupca. Najwyraźniej mieszkańcy uciekli stąd w pośpiechu. No co ty nie powiesz, Genwart? Ale jaja, dobra. Tu chłopy mają tego. Trzęsienie ziemi. Tam coś jest na dole, tylko co jest? Skądś pamiętam tą misję, skądś pamiętam jakieś takie właśnie trzaskanie i tak dalej. Tylko skądś pamiętam, ale nie pamiętam skąd. Jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi. Tu jest jeszcze po prawo coś do kurde, zobacz, tu jest taki, widzicie, na minimapie. Taka lupa, ale nie jestem w stanie teraz odkryć co tam jest. Może na dole. Pewnie, żeby odpędzić upiory. Bezsensowny zabobon. O, taki sam mamy obraz, Pochman. Tylko my mamy chyba oryginalny. Kamienie, przedostaje się powietrze, coś tam nie jest. Ale mega dużo kamieni runicznych. Czekaj, jeszcze tutaj bym coś zbadał. Wow! Leny, nie leny, srebro. Dobra, to się wszystko poprzydaje, nie? Niby to nie jest nic warte, ale ostatecznie, kurde, zawsze jak coś potrzebuję zrobić, to mogę to zrobić, nie? Potrzebujesz taby srebra, a ja cyk. Mam akurat odpowiednie składniki. Elfie ruiny, prawda? Prawda. Czyli pamiętam tą misję. Nadal nie pamiętam za bardzo o co chodziło w tej misji, ale... Od dawna nikogo tu nie było.
No ale jak widać, pamiętałem, że to były elfie ruiny. Czy na dole się coś znajduje? Zaraz, o kurde. Wygląda na dziennik. Golem. Dziennik. Przeczytaj dziennik. No dobra. Co ja nie prze... O kurde, teraz muszę znaleźć ten dziennik, bo mi nie wyskoczył, że go podniosłem. Dobra, mamy to. Dziennik Amaverika z Sorano. No to przygotujcie się na moje karkołomne czytanie. W kontaktach z bytami tego autoramentu najważniejszym jest, ażeby ekwilibr zachować między wolną wolą jego, a obstrukcjami, jakie nakładają nań okowy służby. Pierdole takie, kto te słowa wymyśla? Elementalista, roztropny, poskromiwszy sługę magicznego, nie powinien posłuchu dawać podszeptom ckliwym, a zgubnym. Co by spętanego rozpętać, bo jeno ambarasu z tego będzie. Płacz i zgrzytanie zębów. Atoli ten, kto nadmiernym jarzmem sługę magicznego uciska, profitów ni beneficytów nie uzyska, aby owy tak mu się przyda, jako ta gruda ziemi tępa i nie ma. Pierdolę. Kluczowym jest sporządzenie adekwatnej bariery magicznej sługi strzegącej, której skuteczności gwarantem winien być kryształ mocy. Prostymi słowy mówiąc, jeżeli kryształ stłuc nie stanie i bariery, jednakowoż kryształu nie skruszy miecz ni topór. Tak naszykowana bariera sługę będzie trzymała na uwięzi, nie upośledzając prominentnych mocy jego. Zaś sprokurowanie takowej kwalifikacji wymaga nie byle jakich, tak jest napisane, studiów długich i skrzętnych, partaczy i nieudaczników naszej kontraterni nie trzeba. To dobre. Trzeba dać Dukasowi do przepisania na czysto. Ciekawe, gdzie się podziewa ten Gamon. Posłałem go po ser i inkaust wieki temu. Pamiętam, byliśmy tego w miejscu, gdzie jest dużo sera. Pierdolę, kto to w ogóle pisze? Przecież to już mnie język boli, rozumiesz? Przecież takie słowa nie istnieją, to nie... Jest korzeń żadnej zwyczajnej rośliny. Musi być magiczny. Żywiołak ziemi i to dość potężny. Jest gdzieś głębiej. Muszę jakoś otworzyć przejście. Tak, tak. A, to i tak musimy zejść na dół. No dobra. Nie, no to jest tragedia, że takie słowa są. Z tego względu, że człowiek jest nieprzyzwyczajony do takich wykwintnych słów, szczególnie jak jest takim patusem jak ja. Ja rozumiem tylko kurwa. Jakieś tam inne rzeczy, coś sobie pogadam. Powiem ja pierchruper. No ale takich słów wykwintnych to ciężko, żebym używał na co dzień. Może warto by było, skoro nagrywam... Uruchomił się jakiś mechanizm. Skoro nagrywam odcinki, jednak głównym tutaj moim narzędziem pracy, że tak powiedzmy, jest właśnie głos. To może by było warto ćwiczyć. Znaczy na pewno by było warto. No to dzisiaj mieliśmy już jedno ćwiczenie. Zresztą zawsze jak tutaj nagrywam odcinki, to staram się... Staram się właśnie ćwiczyć moje tutaj wypowiedzi. Nic z magicznych okowów. Jeszcze parę dni zacząłby pustoszyć okolice. Mój aparat mowy staram się ćwiczyć. No dobra, to co my mamy zrobić? Nakopać mu do dupy? Chyba tak. Mogę wyłączyć barierę albo zrobić tutaj sru. To bym sru. I co to dało? No nic za bardzo. To teraz ruta. O, witam! Cześć! Pozdrawiam z rodziną. No, i wreszcie mogę se pokurwić chwilę. Jo, cię kręca, za będę narzekał, że... No, bi. Ale to mocne! O, kurwa, mocny zawodnik to jest.
Nie, to jest solidny przeciwnik, halo. Ty, ja mu nic nie robię, 24 poziom, pozdrawiam, ty. Jeżeli misja jest na 24 poziom, to powiem wam szczerze, że od dzisiaj robimy ją na 24 poziomie, a nie. Wszystko fajnie, ale ja będę go bił 20 minut, to tak to... Tamtego wampira poprzedniego, to był na dużo niższy poziom, to rozgromiłem w 5 sekund. No Quen chyba, nie? Co ja zrobię takiemu żywiołakowi? Kurde, nie mam już tego, niestety, kota. Nie wiem, może użyjmy... mocy, umiejętności ręki. To też, ale przede wszystkim gromu. Będziemy bić więcej obrażeń, będziemy silniejsi. Dlatego mamy jakiś fajny olej. Dobra, powinno być dobrze w miarę. On jest wolny, więc jest git. Mamy Quena, pak, w razie czego. Dość głośno jest ta giera, mam wrażenie. Ja w ogóle siebie nie słyszę, co ja gadam, nie? O kurde. Dobra. Całkiem mocny, ale wolny. Jak uderzy, to ino raz, ale no musi trafić, nie? O kurde, no właśnie trafił. Drugi raz trafił. Dobrze, Quen było. Ale to było głośne, mam wrażenie. Mega. Oni tak specjalnie... Oj, teraz taka cisza. Oni tak specjalnie to zrobili. Żeby tutaj były emocje, nie? Że coś się dzieje. No dobra, w takim razie misja wykonana. Pokaż nam... Pokaż mi to trofeum. A, 10% szans na odcięcie kończyny. Fajne, że 10%. Pierwszy raz widzę coś, żeby... Pierwszy raz widzę jakieś trofeum, które ma 10% na coś. No niestety na odcięcie kończyny, bo jakby to było 10% złota. I o, ciekierynca, no to już było fajne. No ale 10% tutaj na odcięcie kończyny, no to tylko takie... efektowne, ale mało efektywne. Dobra, chodźmy odebrać nagrodę i zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Cały odcinek zleceń, ale no wyczyściliśmy już chyba wszystkie zlecenia, jakie mogliśmy. No tak, resztę to już na 25, 26 poziom. Nie będziemy robić tych zleceń na poziom 18, 19, no bo mega długo nam to zajmie. Takie bicie potwora, a tak byśmy sobie tylko wbili, porobili, ciach i tyle. Więc... róbmy rzeczy na odpowiedni poziom. Swoją drogą to jest chyba 40 odcinek, a my jeszcze ani razu nie byliśmy na Skellige. Czeka nas Skellige. Przecież na Skellige to jest kolejne 40 odcinków, a potem przecież jeszcze jest... nie wiem, to jest 100 odcinkowy Wiedźmin, a potem jeszcze 50 odcinków jednego dodatku i 50 odcinków drugiego dodatku. To jest powalone, jak kolosalna jest ta gra, jeżeli staramy się przejść tutaj na 100%. A umówmy się, no... nie jestem jakimś najwolniejszym gościem na świecie. Wchodzę, zabijam, zabieram co mam. Kazanie zatroskanego, proszę. Randomowo na ulicy. To jest a propos poprzedniej misji. Wchodzę, zabieram co mam zabierać, zabijam co mam zabić, no i wychodzę właściwie, więc w miarę szybko to się to odbywa, a mimo tego trwa to masę czasu. Chodź. Misja wypełniona. Chcesz zobaczyć głowę żywiołaka? Nie powinno być więcej problemów z tym domem. Mały remont i można się wprowadzać. Naprawdę? W takim razie cena posiadłości właśnie skoczyła w górę. Co tam się właściwie działo? W podziemiach był uwięziony żywiołak ziemi, który próbował się wydostać i przy okazji prawie zburzył dom. To dużo lepsze niż duchy. A te podziemia da się jakoś, bo ja wiem, umeblować? Trudno powiedzieć. No zobaczymy. Ach tak, twoja nagroda. Proszę. Przypomniało mi się, że takie okulary jak on ma, będziemy mogli wygrać w licytacji, na którą zamierzam, kurde, wjechać na nim na maksa, na tą licytację, nie? W końcu mam pieniążkę, a zawsze grałem w Wiedźmina. Jak wjeżdżałem w tą licytację, to tam, kurde, co, ile pieniędzy, a teraz wszystko pokupujemy z tej licytacji, co można. Będzie taka misja, gdzie będziemy licytować różne rzeczy. Konkretnie nie będę spoilerował co, ale wiem, co będziemy licytować, ale nie powiem, bo nie chcę tutaj gramy bez spoilerów. Jutro wykonamy misje poboczne, a później wykonamy już misje główne, czyli kierunek Skellige, bo nic więcej, jeżeli chodzi o główny tutaj wątek nam nie zostało, no ale to zrobimy jutro, albo pojutrze, w zależności jak tam odcinki teraz wpadają. Dzięki wielkie za obejrzenie tego, w każdym razie możecie zostawić lajka, komentarz, suba.
Widzimy się jutro, ale nie wiem, czy dokładnie z Wiedźmina. Dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia. Miłego dnia oraz miłej nocy. Trzymajcie się ciepło. Siem sobie.